Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bracia i siostry, drodzy małżonkowie, drodzy jubilaci. W naszej kolegiacie znajdują się dwa piękne przedstawienia głoszące chwałę świętej rodziny, której królową jest Maryja, Matka Pana, oblubienica świętego Józefa. Pierwszy obraz poświęcony świętej rodzinie przedstawia tę rodzinę uciekającą do Egiptu przed złowrogim Herodem. Na tym obrazie Maria z Józefem prowadzą dzieciątko małego Jezusa. Nad nimi pojawia się postać Boga Ojca, otoczonego obłokiem, który symbolizuje Bożą opatrzność nad świętą rodziną. Gdyby ktoś nie wiedział, gdzie ten obraz się znajduje, to wskazuje ręką, że po tej stronie, w bocznej nawie, w ołtarzu świętej rodziny. Drugim obrazem poświęconym tajemnicy świętej rodziny jest witraż, pochodzący z 1925 roku, w kształcie kolistym, znajdujący się tu w prezbiterium, w pobliżu głównego ołtarza. Na tym witrażu Maria podtrzymuje dziecię Jezus na swych kolanach. Lewą ręką wskazuje na jego postać. A Józef, wpatrzony w dzieciątko, przedstawiony został w postawie adorującej jego osobę. Świętej rodzinie towarzyszy święty Jan Chrzciciel. Pod wizerunkiem Matki Bożej umieszczone są trzy białe lilie, a napis okalający dolną część witraży zawiera modlitewną inwokację. Święta Rodzino, bądź nam przykładem. Obydwa obrazy świętej rodziny w naszej kolegiacie wskazują, że centrum tej rodziny jest Jezus. Wiara Maryi oddała ją na całe życie Jezusowi. Od dnia zwiastowania, gdy uwierzyła słowom Pana, żyje z Jezusem i żyje dla Jezusa. Duch Święty sprawił, że poczęła Bożego Syna jako Syna Człowieczego i stała się Jego matką, rodzicielką i wychowawczynią. Podobnie święty Józef poszedł za natchnieniem i oddał się na służbę Jezusowi. On także był przekonany o nadzwyczajnym pochodzeniu dziecięta, poczętego z Ducha Świętego. Maria i Józef oddali całe swoje życie dla Jezusa. On był sensem ich życia. On był radością ich serca i siłą duchową w pokonywaniu życiowych trudności, problemów, z którymi także musieli się zmierzyć jako ludzie. Bracia i siostry, wydaje się, że my żyjemy w czasach, w których wzrasta świadomość, czym jest małżeństwo i rodzina. W tej materii niezwykłe zasługi ma nasz rodak święty Jan Paweł II, a także następni papieże Benedykt XVI i papież Franciszek. Dzisiaj młodzi zawierający małżeństwo bardzo wiele uwagi poświęcają
oprawie, ceremonii zaślubin. Chcą, aby ta uroczystość wypadła pięknie i okazale. Z drugiej jednak strony słyszymy o wzrastającej liczbie rozwodów, o rozbitych małżeństwach, o procesach sądowych, w których dzieci są kartą przetargową. A zatem tyle cierpienia dzieci, współmałżonków, tyle ran, które zostają na całe życie. Zniszczone życie, bo przecież te rozwody pojawiają się nieraz po wielu latach wspólnie przeżytych. Dlaczego tak się dzieje? Pewnie przyczyn jest wiele, ale wszystkie można sprowadzić do praw przyczyny, jaką jest kryzys wiary. Benedykt XVI, którego nazwano teologiem miłości, powiedział: poważnym zagrożeniem dla miłości małżeńskiej oraz dla współczesnej rodziny jest sekularyzacja, która neguje wszystkie elementy religijne w życiu społecznym i prywatnym. Tak, sekularyzacja, brak Boga w życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym, brak miejsca w sercach małżonków dla Jezusa jest przyczyną wzrastającej liczby rozwodów. Gdy małżonkowie przestają się modlić, brakuje miłości, a rośnie egoizm. Egoizm, który niszczy, rani, zabija miłość. A miłość potrzebuje pokarmu. Dobra modlitwa ubogaca serca w miłość Bożą. Dlatego, gdy błogosławię małżonków, to modlę się dla nich najpierw o wiarę. O taką wiarę, której konsekwencją będzie miłość. Bracia i siostry, małżonkowie jednocząc się na modlitwie, zjednoczeni pozostają. I dlatego to wołanie z dnia zaślubin do Ducha Świętego trzeba powtarzać w swoim codziennym życiu. O Stworzycielu, Duchu, przyjdź. Odnów miłość w nas. Odnów miłość w naszych sercach. Bez Twojego tchnienia cud jest wśród stworzenia. Jedno ciele i nędzę głosi wokacja do Ducha Świętego. Dzięki odwołaniu do Ducha Świętego małżonkowie mogą prowadzić życie oparte na łasce i na miłości. Dzięki wezwaniu Ducha Świętego małżonkowie mogą przeciwstawiać się różnego rodzaju trudnościom, które pojawiają się w życiu. Więc, bracia i siostry, dziś, tu, w święto Rodziny Świętej, przed jaśniejącym obrazem Matki Bożej, którą obdarzamy tytułem Królowa Rodzin, dziękujemy Bogu za obecnych tu małżonków, za siebie nawzajem. Przyszliście, aby z wdzięcznością wspomnieć swój dzień zaślubin. Przed 25 laty, może przed 50, a może inna data, rocznica,
wyznacza waszą dzisiejszą dziękczynną modlitwę. Przyszliście dziękować, ale też przyszliście prosić o Boże błogosławieństwo na kolejne lata wspólnego małżeńskiego życia. Prosić o pomnożenie miłości małżeńskiej, o jedność małżeństwa, o zwycięstwo wierności tam, gdzie jest zachwiana. Papież Franciszek mówi, tylko silna rodzina zbudowana na miłości, wierności i uczciwości małżeńskiej ma moc zmieniać świat. Świat współczesny potrzebuje zmiany i ta zmiana może się dokonać poprzez silną Bogiem rodzinę. Bracia i siostry, w 2014 roku, w roku koronacji naszego wizerunku, Święto Świętej Rodziny gościł u nas ksiądz biskup Stefanek, który przez wiele lat w imieniu Episkopatu Polski prowadził duszpasterstwo małżeństw i rodzin. I tu, z tego miejsca powiedział takie zdanie. Głosić prawdę Bożą o rodzinie to najważniejsze zadanie waszej parafii. Głosić Bożą prawdę o rodzinie to najważniejsze zadanie waszej parafii. Trzeba nam zatem, bracia i siostry, podejmować to zadanie na różny sposób. Przede wszystkim przez swoje piękne, małżeńskie życie. Aby w naszej parafii nie było rozwodów. Aby w naszej parafii rosła wzajemna, małżeńska, rodzinna miłość. Byśmy stawali się przykładem dla innych, bo przecież my czcimy Matkę Bożą, Królowę Urodzin. Niech miłość jej serca, miłość Ducha Świętego, który wypełniał jej serce, wypełnia serca nasze, serca mężów i ojców, serca matek i żon. I niech ta Boża miłość rozlewa się w serca przez Ducha Świętego i staje się źródłem jedności i szczęścia. I trzeba nam, bracia i siostry, podejmować modlitwę za rodziny, o tę miłość, o dar Ducha Świętego. W ten sposób będziemy wypełniać to zadanie, do którego zostaliśmy wezwani. Więc bracia i siostry, kto może, niech utęknie teraz. Zakończymy to nasze rozważanie modlitwą za rodziny. Modlitwą świętego Jana Pawła, papieża rodziny. Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi. Ojcze, który jesteś miłością i życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna Jezusa Chrystusa, narodzonego z niewiasty i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia, miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Staw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swojego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską sakramentu małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw wreszcie, błagamy Cię o to za pośrednictwem świętej rodziny z Nazaretu, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego, który jest drogą, prawdą i życiem na wieki wieków.